Dania rozgromiła Walie, Austriacy o mały włos nie odesłali Włochów do domu, Robert Lewandowski odpowiedział na list młodego kibica. Reprezentacja Czech nie wyleciała na dzisiejszy mecz, bo zepsuł się samolot. Florentino Pérez obwinia dziennikarzy za odejście Zinédina Zidana, a na sam koniec o bohaterce, która jednego dnia uratowała dwóch piłkarzy. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, no i oczywiście zapraszam na dzisiejszy film. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, ostatnio zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie o tym, że Betfan przygotował ofertę specjalnie dla widzów naszego kanału. Szczegóły są w opisie, a myślę, że warto sprawdzić, no bo do zgarnięcia jest freebet o wartości 60 zł. Pamiętajcie także o kodzie Landry600, bez którego ta oferta nie działa, no i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Faza pucharowa Euro 2020 już się rozpoczęła. Wczorajsze spotkania 1/8 finału dostarczyły nam naprawdę masę emocji. W pierwszym meczu, który rozpoczął się o godzinie 18, Walia mierzyła się z Danią i ci pierwsi dostali porządne lanie. Przegrali aż 4-0. Reprezentacja Danii w tym meczu na prowadzenie wyszła w minucie 27 po uderzeniu Dolberga. Kolejne bramki zobaczyliśmy już w drugiej części meczu. Znów na listę zdobywców bramki wpisał się Dolberg. Walia tak naprawdę nie potrafiła nic konkretnego wymyślić na świetnie grających Duńczyków i oni posypali się w ostatnich chwilach tego spotkania, gdy postawili wszystko na jedną kartę. Najpierw bramkę na 3-0 zdobył Malen, a w ostatnich chwilach już po interwencji VAR-u okazało się, że bramka zdobyta przez Bright White'a była prawidłowa i ona została uznana. Walijczycy w końcówce tego meczu nie wytrzymali także ciśnienia i za głupi faul z boiska wyleciał piłkarz Liverpoolu Harry Wilson. A co do reprezentacji Danii, to ich historia na tym turnieju jest naprawdę ciekawa. Najpierw nie poradzili sobie w fazie grupowej. Mecz z Finlandią przegrali po naprawdę dramatycznych widokach, jak Eriksen walczył o życie na boisku. Nie udało im się zdobyć choćby jednego punktu z reprezentacją Belgii i dopiero w ostatnim grupowym meczu zagrali na miarę swoich możliwości i 4-1 pokonali reprezentację Rosji. Czyżby Dania, podobnie jak w 1992 roku, miała sprawić naprawdę wielką niespodziankę? Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie ich szanse na końcowy sukces. Reprezentacja Danii w ćwierćfinale zagra z wygranym z pary Holandia-Czechy. W drugim meczu, który rozpoczął się o godzinie 21, czyli Włochy kontra Austria, spodziewaliśmy się raczej łatwej przeprawy dla podopiecznych Roberto Manciniego. Jeżeli też tak myśleliście, to tak samo jak ja wynik meczu po 90 minutach mógł Was delikatnie zdziwić. Było po 0 i czekała nas dogrywka. Jednak od pierwszych minut tego spotkania to Austriacy zepchnęli Włochów do defensywy i już w pierwszej minucie zakotłowało się w polu karnym Donnarumy. Oczywiście masę okazji mieli piłkarze w niebieskich koszulkach, no ale je marnowali. Bardzo groźne uderzenie z dystansu oddał Immobile, ale piłka trafiła w słupek i wyszła poza plac gry. Austria była reprezentacją, która rewelacyjnie funkcjonowała w każdej linii i konsekwentnie wypełniała swój plan na to spotkanie. W 65 minucie całe Wembley było w szoku, no i chyba też każdy przed telewizorami. Arnautowicz wykorzystał zgranie głową przez Davida Alabe, pokonał Donnarumę i Włosi ten mecz w tym momencie przegrywali. Stali i patrzyli na siebie z niedowierzaniem na to, co się stało. Nie rozumieli, jak mogło dojść do utraty tego gola. Wideoweryfikacja VAR jednak ich uratowała. Arnautowicz był na pozycji spalonej i jak potem powtórki pokazały, to wcale nie był on taki minimalny. Dopiero w dogrywce Kieza pokonał bramkarza rywali i Włosi wyszli na prowadzenie. Potem było już 2-0. Pessina wykorzystał zamieszanie w polu karnym i zdobył kolejnego gola. Jednak to nie był koniec emocji w tym meczu. W minucie 114 niebywałego gola zdobył Kalaidzic. Uderzył piłkę głową na wysokości kolan rywali i zdobył bramkę kontaktową. Jednak więcej goli w tym meczu nie zobaczyliśmy, gdyż zabrakło po prostu czasu. Reprezentacja Włoch w ćwierćfinale zmierzy się ze zwycięzcą pary Belgia-Portugalia. A już dzisiaj czekają nas kolejne dwa spotkania fazy pucharowej, o których tak naprawdę przed chwilą powiedziałem. O godzinie 18 mecz Holandia-Czechy, a o godzinie 21 starcie Belgia-Portugalia. Robert Lewandowski jest liderem nie tylko Bayernu Monachium, ale również naszej reprezentacji, co udowodnił w ostatnich dwóch spotkaniach na Euro 2020. Niestety my już odpadliśmy, ale prawdziwy fan wspiera swoją drużynę w dobrych, ale także w tych złych chwilach. Jednym z prawdziwych kibiców naszej reprezentacji jest 9-letni Kuba, który po tym, jak odpadliśmy z Euro 2020, napisał list do Roberta Lewandowskiego. takiego: cześć, jestem Kuba, mam 9 lat i jestem twoim wielkim fanem. Trzymałem za ciebie kciuki na Euro 2020, nie zawiodłeś mnie. Cieszę się, że walczyłeś do końca. Nie przejmuj się ludźmi, którzy źle o tobie mówią i o reszcie drużyny. Prawdziwy kibic nigdy w ciebie nie zwątpi i w naszą reprezentację. Nie mogę do ciebie wysłać tego listu, bo nie znam adresu, ale poproszę mamę, aby ten list umieściła na Facebooku. Może do ciebie dotrze. Szkoda, że nie mogę grać w piłkę w drużynie, bo mi lekarz zabronił z powodu chorego serduszka i czasem się męczę. Twój Kuba. No i jednak stał się cud. Ten list małego Kuby stał się wiralem w internecie. Trafił nawet na social media Łączy nas piłka i Robert Lewandowski przeczytał list od Kuby, a tak mu odpisał: Kuba, twój list do mnie dotarł i sprawił mi dużo radości. Bardzo ci za niego dziękuję. Jesteś najlepszym kibicem, jakiego mogłem sobie wymarzyć. Ty też nigdy się nie poddawaj i zawsze walcz o swoje marzenia. Mocno cię pozdrawiam. Piękna historia, no i oby takich było więcej. A występy Roberta Lewandowskiego na Euro 2020 mają swoje odzwierciedlenie także w statystykach. Portal 90min.com na podstawie danych Opta wyróżnił Roberta Lewandowskiego jako najlepszego gracza fazy grupowej. Niestety tylko gracz Bayernu Monachium jest jedynym Polakiem w tym zestawieniu. Zaraz za lewym znaleźli się tacy piłkarze jak Kevin De Bruyne oraz Fin Lukas Hradecki. Zaledwie 4 punkty, które w grupie zdobyła reprezentacja Czech, dały im awans do fazy pucharowej. Pokonali Szwedów, zremisowali z Chorwatami i przegrali z reprezentacją Anglii. Teraz, a dokładnie to dzisiaj wieczorem, zagrają w 1/8 finału z reprezentacją Holandii. Mecz ciężki, faworytami oczywiście nie są, ale to jest piłka nożna i tu wszystko może się zdarzyć. To spotkanie odbędzie się w Budapeszcie, a nasi sąsiedzi mieli udać się do stolicy Węgier wczoraj samego rana, ale polecieli dopiero wieczorem. A co było tego powodem? Okazało się, że nagle, gdy samolot stał jeszcze na płycie lotniska, otworzyła się ewakuacyjna dmuchana zjeżdżalnia. Służby techniczne jednak nie potrafiły tej awarii natychmiast usunąć i lot przełożono dopiero na wieczór. Zinédine Zidane rozstał się z Realem Madryt w tak naprawdę nie wiadomo jakich relacjach. Co innego mówią media, a co innego twierdzi Florentino Pérez. Media powtarzają, że głównym powodem odejścia Zinédina Zidana jest to, że Florentino Pérez nie wierzył w Zidana i zastanawiał się nad jego odejściem. Francuski trener miał napisać także list do Florentino Péreza, gdzie wyjawił mu swoje wszystkie żale. Natomiast ostatnie słowa prezydenta Realu Madryt świadczą o czymś zupełnie innym. Zdaniem Péreza to po pierwsze Zidane chce poprowadzić reprezentację Francji, a po drugie za jego odejście winę zrzuca na dziennikarzy. Nie czytałem tego listu, ale dowiedziałem się, że on go nie napisał. To na pewno nie był Zidane. On może tu wrócić jako trener. Kocham go. Wiem, że jego pragnieniem jest zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji i na pewno to osiągnie. Trzeba przyznać, że trener, który ma 4 konferencje prasowe w tygodniu, kończy zmęczony. On nie rozumiał nawet, jak można zadawać niektóre z tych pytań, ale to część jego pracy. On się zmęczył. Drugiego dnia tegorocznego Euro doświadczyliśmy naprawdę dramatycznych scen z udziałem Christiana Eriksena. Duńczyk padł na murawę, ale tylko dzięki szybkiej pomocy przeżył. Niestety taka sytuacja powtórzyła się w Portugalii. W meczu juniorów, dokładnie w mieście Valongo Dżewouga, na murawę padł 18-latek. Doszło do zatrzymania akcji serca. Pani arbiter tego meczu, 25-letnia Eunice Murtauga, od razu przystąpiła do reanimacji i prowadziła ją do czasu przyjazdu karetki. Co gorsza, to kilka godzin później ta sama pani arbiter sędziowała kolejne spotkanie. I tutaj również 17-latek padł na murawę i tylko natychmiastowa pomoc pani arbiter uratowała mu życie, tak powiedziała bohaterka. Choć widziałam na boisku wiele złamań rąk lub nóg, tego dnia nigdy nie zapomnę. Cieszę się, że wszystko potoczyło się dobrze. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Lecimy po 180 000 subów, a brakuje już naprawdę bardzo niewiele. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!